Nazywam się Michał Prądzyński, reprezentuję firmę Agrotechnology ze Szczecina. Na rynku rolnictwa precyzyjnego działamy od ponad 10 lat. Zajmujemy się wszelkiego rodzaju badaniami, zarówno gleby w sposób kontaktowy, jak i bezkontaktowy. W tej chwili rozszerzyliśmy działalność również na badania bazujące na danych satelitarnych, bądź danych zdobywanych za pomocą bezzałogowych statków powietrznych. Dzisiaj w okolicach miejscowości Wronie przyjechaliśmy dokonać badania powierzchni pola za pomocą naszego urządzenia. Wykorzystujemy oktokopter, czyli wielowirnikowiec wyposażony w 8 śmigieł, sterowany za pomocą systemu radiowego, wyposażony w autopilot, stabilizację wysokości, położenia, GPS. Możemy również zamontować tam podgląd wideo na żywo, bądź różnego rodzaju czujniki pomiarowe. W tym przypadku są to specjalnie przygotowane aparaty fotograficzne. Piotr Mazur, firma Agrotechnology Szczecin. Plan lotu możemy przygotować wcześniej i taki plan później, który jest optymalny dla danego zadania, ładujemy do pamięci oktokoptera. Lot jest wykonywany automatycznie. Czas lotu to około 20 czy 25 minut, w zależności od warunków pogodowych. Celem dzisiejszego zadania jest zarejestrowanie powierzchni pola z góry założonej wysokości, tak aby po połączeniu zdjęć osiągnąć bardzo wysokiej rozdzielczości mapę tego pola w określonym przez nas spektrum. Może to być zarówno światło widzialne, czyli całe pasmo czerwone, zielone, niebieskie, czyli tak jak widzi nasze oko, lub też rejestracja w paśmie rozszerzonym o bliską podczerwień. Wykorzystujemy światło widzialne oraz czujniki, które pracują w paśmie rozszerzonym, rejestrując obraz również w podczerwieni. Wykorzystanie podczerwieni pozwala nam zróżnicować mocno, dobrze odżywione fragmenty pola od tych fragmentów, które są zniszczone, uszkodzone bądź poddane innego rodzaju stresowi. Najczęściej jest to stres wynikający z braku wody lub z braku odpowiednich składników odżywczych. O ile jesteśmy w stanie tą różnicę zaobserwować gołym okiem, chodząc po polu, nie jest to rozwiązanie, które pozwala nam zbadać w krótkim czasie duże powierzchnie. W momencie, kiedy chcielibyśmy określić zapotrzebowanie bądź stan naszych roślin na wielu polach bądź na dużej powierzchni, musielibyśmy poświęcić cały dzień lub kilka dni na chodzenie po polach i rejestrowanie tych pomiarów osobiście. Wykorzystanie drona pozwala nam zarejestrować obraz określonej powierzchni, lecąc po z góry zadanym planie lotu z daną prędkością, w ten sposób, aby w krótkim czasie można było zlokalizować miejsca, które wyróżniają się na polu i na podstawie tego podjąć odpowiednią decyzję agronomiczną.